Dziewczyna poprosiła chłopaka o pożyczkę. Była w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej, a zastrzyk gotówki pomógłby jej odbić się od dna. Zachowanie partnera mocno ją zdziwiło. Dziewczyna otrzymała do ręki kwotę, o którą prosiła. Myślała, że między nimi wszystko jest w porządku, lecz okrutnie się myliła. Takiego zachowania po ukochanym nigdy by się nie spodziewała. Dziewczyna poprosiła chłopaka o pieniądze. Kilka miesięcy później potężnie się zdziwiła. Kobieta myślała, że jeśli jest z kimś w stałym związku, to może liczyć na swojego chłopaka. Ogromnie się myliła i postanowiła poskarżyć się koleżankom oraz internautom. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy postanowiła pożyczyć pieniądze od ukochanego. Nie podpisywali żadnej umowy, wydawało się to zbędne, w końcu są parą i sobie ufają. Dziewczyna poprosiła chłopaka o pożyczkę, a on po prostu wyciągnął portfel i dał jej potrzebną kwotę. Kilka miesięcy później jednak temat pożyczki wrócił. Partner poprosił o zwrot 1500 zł. Nie mogła spełnić jego prośby, poprosiła o pieniądze, kiedy była praktycznie bez grosza, ale przez parę miesięcy wcale nie poprawiła stanu swoich finansów. Gdyby miała oddać mu te pieniądze, została bez zerem na koncie. Jest wściekła, jak nigdy dotąd. Inaczej wyobrażała sobie ten związek, podobno robi to z troski, żebym zrozumiała prostą rzecz, jak się pożycza, to trzeba oddawać. Dla mnie to jakiś absurd. Nie jesteśmy obcymi ludźmi, bo w tej sytuacji sprawa byłaby jasna. To jednak co innego. Mógłby mi po prostu pomóc i nie wyliczać teraz długów, napisała zdenerwowana dziewczyna. Dzisiaj grzeje, jeden. Rzucił kochankę i wrócił do żony. Kilka miesięcy później dostał bardzo dziwną pocztówkę 2. Buz zdarzył się z ciężarówką, druzgocąca liczba ofiar. TVP. Nie żyją 22 osoby. Posępne wieści z Egiptu. Kobieta wie, że jej partner nadal czeka na przelew i wie, że nie odpuści jej tego tematu. Udawanie, że nie istnieje, nie wchodzi nawet w grę. Nie rozumie, że mimo tego, iż chłopak ją kocha, to domaga się zwrotu pieniędzy. Nie jest to kilkadziesiąt złotych, ale jednak 1,5 tysiąca. Za chwilę pewnie rozliczy wszystkie prezenty, które mi dał. Naprawdę nie sądziłam, że to kasa stanie na naszej drodze. Jak się wkurzę, to rzucę mu tymi pieniędzmi w twarz. Ale to będzie oznaczało raczej koniec związku, postanowiła wściekła dziewczyna. Najlepsze newsy dnia, źródło, Papilot nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.